Pora, proszę Państwa, pośród tych różnych materiałów, które oglądam, obejrzeć też sobie Yomao, czyli to jest projekt Mandzio plus jakiegoś jeszcze ziomeczka, którego nie kojarzę tak bardzo, więc przepraszam, że nie kojarzę, może powinienem. Ostatnio wrzucili, mam ich zasubskrybowanych od jakiegoś czasu, natomiast nie oglądałem. Ostatnio wrzucili taki materiał, który się nazywa Znajdź ukrytego lewaka. Pomyślałem, szlak, to jest jakaś taka instrukcja obsługi, żeby lewaka łatwiej odstrzelić na mieście, czy co? I myślę sobie, no może to obejrzymy, ale to może przy innej okazji. To mi się zaraz kojarzy, znajdź ukrytego chrześcijanina, bo znajdź ukrytego Żyda. No, kurde, o, bardzo niepokojące. Ale pomyślałem sobie tak, no może jako, że mamy tutaj mnóstwo treści, i są różne materiały, na przykład znajdź ukrytego właściciela żabki. To też jest takie, cholera, brzmi jak instrukcja do polowania na typa. Ale czy wszyscy youtuberzy myślą tak samo? To jest interesujące, chociaż to ma 40 minut, to może za dużo. Znajdź ukrytego nauczyciela. Chryste panie, naprawdę, wygląda jak instrukcja obsługi do odstrzału, no. Takie bojówki uczniów ścigają nauczyciela na mieście. Jakiegoś dzisiaj dorwiemy nauczyciela. No i tutaj możecie sobie sprawdzić, jak go rozpoznać. 20 kobiet kontra 20 mężczyzn. To trochę za dużo chyba tych. Olimpiada głupich rzeczy. No dobra, niech będzie ten znajdź ukrytego lewaka, no. Ja w ogóle, jakby koncepcja lewaka jest dla mnie totalnie obca. To jest taka bardziej koncepcja internetowa niż rzeczywista. No bo to, co nas definiuje, jeżeli chodzi o poglądy, to jest bardzo szeroki zakres różnych. Można mieć w pewnych kwestiach konserwatywne poglądy, w drugiej kwestii być super otwartym. Ja nie wiem, czy to w ogóle lewak to jest taki konstrukt, który istnieje. Brzmi trochę jako Belga w internecie, no. Dużo ludzi mówiło na mnie lewak, dopóki nie zacząłem z podcastu z Borysem nagrywać. I teraz... O Jezu się drogi, no dobra, do rzeczy, nie? Zobaczmy, co tu, no mam nadzieję, że to będzie fajne, że będzie okazja, żeby się pośmiać, ja się lubię śmiać z ludzi. Dlaczego? Bo sam jestem śmieszny, a z siebie to się ciężko śmiać. Okej, gotowi państwo? Proszę bardzo. Witamy w programie Oszust. Wśród 7 wyborców Konfederacji znajduje się jeden ukryty lewak. Jego zadanie jest bardzo proste: nie zostać złapanym. Jeśli mu się to uda, wygra on nagrodę w wysokości 1000 zł. A w przeciwnym wypadku pieniądze te trafią na... Czekajcie. Kogoś nie wierzę. Śród to po prostu jak owieczka w stadzie wilków. To dobra jest koncepcja. Jeden lewak wśród wyborców Konfederacji, ale to było widać od razu, że chłopaki się szykują na bojówkę prawie, że... Czekajcie, ja muszę się przyjrzeć jeszcze tym wyborcom. Na spokojnie. Nie, no wyglądają na normalnych, to są uczestnicy? No Zuzia jest kandydatką na lewaka. Już cholera wie. O Jezu, drogi, no. Konfederacji znajduje się jeden ukryty lewak. Jego zadanie jest bardzo proste: nie zostać złapanym. Jeśli mu się to uda, wygra on nagrodę w wysokości 1000 zł. A nie mogę, to jeden ukryty lewak. Przecież to jest taka koncepcja. Jeszcze mu dadzą tysiaka, jak się będzie dobrze ukrywał. Okej. W przeciwnym wypadku pieniądze te trafią na konto Konfederacji. Poznajmy naszych uczestników. O kurde, to chłopaki walczą nie dla siebie. To widać od razu, nie? Że konserwatyści mają szlachetne pobudki, a lewak myśli tylko o sobie. Bo lewak zgarnie dla siebie, a tamci na konto Konfederacji. Nie? Tam walczą dla systemu, walczą dla czegoś więcej, dla coś jest ponad nimi. Niezła jazda. Naprawdę, jest fantastyczna koncepcja. Już mi się podoba. Dopiero 16 sekund minęło. Okej. Jestem Mateusz. Cześć, jestem Sebastian. Cześć, jestem Krystian. Cześć, jestem Tomek. Cześć, jestem Zachariasz. Cześć, jestem Bartek. Cześć, jestem Zuzia. Zachariasz to na pewno nie jest lewakiem, bo to widać, to jest takie imię biblijne wręcz, więc rodzice musieli go w tych przekonaniach od kołyski praktycznie wychowywać. To byłaby dla mnie duża niespodzianka, gdyby Zachariasz okazał się lewakiem. Krystian też raczej lewakiem nie jest, no bo to wiadomo, że to też jest Chrystian, nie? Czyli raczej jest konserwatywny. A kto tutaj może być? No Bartek albo Mateusz. Dziewczyny nie są, to jest jedna dziewczyna. Zuzia też raczej jest konserwatystką, no bo to jest taka zmyłka trochę. Ten w okularach wygląda jak lewak, no być może, nie? I taki też ma na pokaz ma krzyżyk. Tylko błagam, nie spoilerujcie mi, okej? Mateusz? Nie, Mateusz to też jest bardzo biblijne. Trudno poznać, bo... tak, trudno poznać, bo nikt nie ma niebieskich włosów. Okej. Kto by pomyślał, nie? Że tak lewak się sprawnie może ukryć.
Witam moich cudownych prawaków. Słuchajcie, moi drodzy. O, tak, tak, brawa, brawa, brawa. Kto nie zaklaszcza, ten ukryty lewak. Słuchajcie. Ten z dreadami może być, nie? Bo to taka fryzura, powiedziałbym, niekościelna. Może tak. Ten w ogóle po lewej to wygląda jak satanista. To ja nie wiem, czy on się kwalifikuje do Konfederacji. Ja nie wiem, kogo tam przyjmują teraz. Nieważne, czy satanista, czy chrześcijanin, ważne, żeby był Sigma, nie? Chyba tak to działa. Moi drodzy, teraz dosłownie daję wam 3 minutki na to, żebyście się ze sobą zapoznali. Później będziecie musieli kogoś wygłosować. Czas start. Dobra, generalnie mam tu w dupie, jak się nazywacie, kim jesteście, co robicie. Pan dyrektor, spotkania. O rany. O rany. Ostry konfederata, nie? Nie mówcie za dużo, tylko mówcie to, co chcę usłyszeć. Lewy musiał zacząć, co myślić o aborcji, czy Konfederacja to dobrze robi. Bo generalnie wiadomo, że wszyscy jesteśmy konfederatami, ale czy... No może być prowokator lewak, że próbuje wejść między wrony i krakać jak one, natomiast to, jak one krakają, to się tylko mu wydaje. No okej. Okay. No tak, zgadzasz się, czy aborcja jest... Dlaczego zacząłeś jak typowy lewak od światopoglądowych spraw? No bardzo dobrze. Myślę, że oszustem jest Bartek. To nie, bo to dobra, to ogólnie powiem ci tak, to jest proste i logiczne. Jakby aborcja powinna być dozwolona, ale nie w każdym przypadku. Jak sobie współżyjesz z kimś, to jesteś świadomy tego, że możesz wpaść i tak dalej, to się zabezpieczaj. Ale jeżeli faktycznie jest, że zagrożenie ciąży, spoko, nie chcę to zrobić. Okej. Okay. Jeżeli tutaj mówisz o takim przypadku... Taką mają, Konfederacja ma taką swobodne podejście do aborcji? No ja nie wiem, to ja źle ich oceniałem. Ja myślałem, że oni są totalnie antyaborcyjni. Ale ja nie muszę wiedzieć, nie wiedziałem. Nie mają? Mają luźne podejście do aborcji? Jedna tutaj, aborcja druga tam, tak? Okej. Że to musi być pełnoprawnie, całkowicie dostępna aborcja. Tak. Tak, no to tak, no dobra, dobra. No. Zakładam, że trzeba mieć takie trochę otwarte oczy w tej kwestii, bo co zrobić na przykład z nieletnią narzeczoną pana posła, jak zajdzie w ciążę, no to wtedy aborcja zdecydowanie tak. Trzeba być otwartym na różne sytuacje. No kolejny. No to prosta piła ogólnie, wiesz. Zabijanie dzieci może być spoko, jeśli jest chore lub matka tego naprawdę nie chce. I tyle, koniec, kropka. Wolno być dozwolone dla każdego. Ja myślę, że nie zabijanie dzieci, tylko... Zabijanie dzieci? Okej, to jest taka... Czyli aborcja powinna być dopuszczalna do 5 roku życia. Jak dziecko jest za bardzo upierdliwe, to można podjąć tą ostateczną decyzję. Co oni się nie jakoś tak dziwnie, powiedziałbym, że to w ramach, no wiadomo, że to jest w ramach żartu, ale wydawało mi się, że ich poglądy powinny być bardzo ugruntowane w tej kwestii, a tu każdy co innego mówi. Młodu, ja jestem bardziej właśnie za aborcją na wszystkie przypadki. Myślę, że nie powinno być to odebrane ludziom. Okay. Ja jestem za mało wiem od Konfederacji, jak się okazuje, żeby tutaj trafnie ocenić. Mogę tylko po wyglądzie rozpoznawać. Okay, ja jako osoba wierząca generalnie myślę, że aborcja, znaczy sama na sobie bym tego nie zrobiła, ale nie uważam, że powinno się zabrać tą opcję innym osobom, które na przykład nie są wierzące i nie mają żadnych, nie wiem, przeciwwskazań, żeby to zrobić po prostu. Dziewczyny, ja mam podobne podejście do tego. Też uważam, że ludzie powinni mieć dostęp swobodny, natomiast gdyby to się wydarzyło w mojej rodzinie, to robiłbym wszystko, żeby jednak ta ciąża została doprowadzona do szczęśliwego zakończenia, no chyba, że byłyby jakieś zdrowotne przesłanki. Nie odbierałbym innym prawa i nie stosowałbym swoich zasad wobec innych ludzi na siłę. Więc co? Z dziewczyną zbijam piątkę. Może ona jest lewakiem. Zdanie, że powinna być dozwolona. W ogóle nie sądziłem, że będziemy o tym rozmawiać. Ej, ja nie jestem przygotowany tutaj na wygłaszanie poważnych deklaracji na temat aborcji. Jak się będę kiedyś wypowiadał, to sobie to wszystko przemyślę i poukładam w głowie. I tyle. To jest właśnie zabijanie jak małego kurczaczka, wyklutego się, więc w sumie ja nie uważam to jako pełno rozwinięte dziecko. Jak widzę Krystiana, to coś mi w jego wyglądzie nie siedzi. Nie żeby coś, ale... Krystian, co ty w ogóle gadasz? Myślę, że jakby ktoś chciał dokonać teraz aborcji, no to ma gdzie jechać, a tutaj może to pozostać. Ja tak ci jak przerwę, jest. Porównałeś człowieka do kurczaka, czyli człowieka też zjesz. W jakich okolicznościach? Zależy. Weź ty w p***o tego kur... Na czym polega ich ta deklaracja o przynależności albo do Konfederacji? Oni tak myślą, że są konserwatywni, czy są konserwatywni? Czeka. Nie chcesz bardzo tego dziecka, no to jakby po co rodzić to dziecko, jeżeli ono nie będzie szczęśliwe, tak? Bo nie chcesz go, nie wiem, wywalisz je gdzieś do domu dziecka, tak? Pomysł fajny, nie podoba mi się dawanie kobietom prawa głosu w tym temacie. Wow. Wiecie co? Ja to nie wiem, co z tą aborcją, ale lewak prawdopodobnie się zdenerwuje, więc trzeba podkręcić. Nie.
Nie ma również słowa na H, że będziecie kontynuować tę dyskusję. Pora przejść do pierwszego głosowania. Tak, pół żartem, pół serio, to jest dosyć poważny temat, nie? Jakby... Tak sobie myślę, że ja tu jestem trochę po to, żeby śmieszkować. Ale to, że oni tak podchodzą, to jest dosyć mocna taka poważna, filozoficzna kwestia. I w zasadzie trochę cię definiuje. Oni tak wygłaszają te swoje deklaracje, jakby one tak naprawdę nie miały dla nich żadnego znaczenia. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś... Bo ja się politycznie nie przepisuję do niczego i dlatego mam pewną swobodę w zastanawianiu się nad tym, co myślę. Ale jeżeli już się politycznie przepisujesz do jakiejś grupy, no to warto by było, żeby te poglądy były jednolite. A może nie, może tak nie jest, nie? Ale to w sensie, czy warto? Nigdy nie warto mieć poglądów jednolitych z grupą, bo to bez sensu, bo się zatracasz sam. Ale myślałem, że to jest część właśnie przynależności do jakiejś partii politycznej, że podzielacie poglądy w pewnych takich znaczących sprawach. A, nie obstawiają, kto jest lewakiem. No fajna koncepcja nawet. Mi się nie podoba. Za darmo mam stać? Może i poglądowo jesteście zgodni, po części, ale nie tym razem, bo zdecydowaliście, że dwie osoby dostaną porówno głosów. Mianowicie numer 2 oraz numer 4. Jestem trochę zdziwiony, że jestem w dogrywce, tym bardziej z kobietą. Jeżeli przegrasz... Bardziej z kobietą widać, że to konfederata, nie? Jakim prawem kobieta ze mną? Jak równa z równym? No miłość boską, za jakie grzechy? Cholera. Okej, to już tam można jakoś poglądy dostrzec tutaj. Łódkiem i kurczakiem w sprawie aborcji to będzie mi trochę głupio, no. W tym momencie dostajecie po minutce, zaczynając od... Okej, to ja powiem jedną rzecz. Spodziewałam, że będę jedyną dziewczyną, jako że zapewne żadna zgłaszająca się tutaj nie wybrałaby Konfederacji jako swojej pierwszej partii poglądowej. Będąc tu jedyną dziewczyną, raczej nie byłabym lewakiem, a raczej specjalnie daliby dziewczynę do Konfederacji, ponieważ większość z nas, z dziewczyn, raczej na to nie głosuje. No tak, bardzo, bardzo rozsądny argument, nie? Że ona jest właśnie tutaj po to, żeby odwrócić uwagę, że jest jako podpucha, a tak naprawdę absolutnie z Konfederacją się zgadza. Wydaje mi się, że jak kobiety przynależą do takiej partii, której poglądy są oceniane jako skrajne, chociaż najwyraźniej nie są, bo ja też tam wiedzy nie mam w tym zakresie, nie sprawdzałem za bardzo, to są dużo bardziej radykalne tej przynależności, jeżeli partia jest skrajna. I są dużo jaśniej definiują swoje poglądy niż faceci. Bo faceci to tak widzę, oni, każdy z nich to tak trochę dla beki. Chyba jest uczestnikiem tego pomysłu. A ona tak poważnie o tym myśli. Rozsądna to na pewno lewaczka. O, to ciekawe. Powiedziałbym, że jak rozsądna, to absolutnie nie lewaczka. Rozsądek jest cechą, która charakteryzuje konserwatystów. Natomiast emocje to są cechy, które czy źle rozpoznaje? Nie, w ogóle już te ruchy mi się mieszają. Względem Korwina na przykład. Ale... Właśnie o to chodzi, dlatego daję ciebie kobietę, żeby zmylić tutaj. No nie, ja uważam, że gospodarka jest ważniejsza niż to, co sobie Korwin myśli. Bardzo dobrze myślisz. Nie głosuję na Zuzę, bo wydaje mi się legit. Dobra, po pierwsze... Źle? Dobrze? No widzicie państwo, to jest tak, że każdy tę grupę odmienną od swojej własnej postrzega jako taką, która się kieruje emocjami. Więc dla lewaka konserwatyści się kierują emocjami, dla konserwatysty lewacy. I w ogóle nie jestem do końca pewny, czy stawianie lewaków i konserwatystów po przeciwnych stronach to jest właściwy. Chcesz przyznawać się, kto na mnie głosował i z jakiego powodu? A po co ci to wiedzieć? Ja chciałbym poznać logiczne argumenty. Z czego mam się tłumaczyć, do cholery? Nie, porównałem dziecko do kurczaka. Do kurczaka. Ale nie w smaku, no mów dalej. Jakby kurde, uważam, że to jest moje zdanie, jestem totalnie wolnościowcem. Moim zdaniem aborcja powinna być dozwolona, a moim zdaniem jest dozwolona, tylko trzeba opuścić w końcu ten kraj. Jak to w końcu ten kraj? Co z niego za konserwatysta, konfederata, żeby opuszczać nasz kraj? Przecież a gdzie patriotyzm tam wbudowany? Ja tu w ogóle mam moje postrzeganie Konfederacji kompletnie jakieś... chyba było błędne. W ogóle ciekawe ma dziewczyna te... To są nadkolanówki? To są nadkolanówki, nie? Dawno nie widziałem takich skarpetków, muszę przyznać. Brzmiało jak lewicowe, czyli mam swoje zdanie, ale jak się z nim kurwa nie zgadzacie... No to nie, no kurwa. Krystian, wypadasz. Ja mam dobre pytanie. Ile Korwin w sensacyjnym nagraniu na YouTubie osłodził łyżeczek podczas wywiadu? Ile łyżeczek osłodził? Dokładnie. 7. Źle. A ty? Nie wiem, z 9 albo 12, nie wiem. Źle. To jest lewak ten tutaj z dreadami, bo on się przygotował, jakby analitycznie się przygotował, posprawdzał sobie takie rzeczy. Patrzcie, jakie dobre pytanie zadał. 10 łyżeczek? 10 lewaczek? Posłodził?
Okej, no więc tak jak już ma, facet ma fakty opanowane. Odrobił zadanie domowe. To jest dokładnie liczba 10. Kurwa. Dobra, to jest Konfederata. Chyba przygotował, nie? Korwin Mikke bym się dogadał. Gdybym był lewakiem i się szykował do takiego programu, to bym właśnie posprawdzał takie rzeczy. No to jest dobry, dobry plan. Tylko ja go przebijam o dwie łyżeczki. A dokładnie 0 sekund zostało wam na dyskusję. Pora przejść do kolejnego głosowania, z którego wasza dwójka jest wykluczona. No wydaje mi się, że w tej rundzie znajomość tego, ile Korwin wsypał sobie łyżeczek do herbaty, była bardzo istotna ze względu na to, że niestety, Krystian, odpadasz. Do widzenia. To porównanie do kurczaków było całkiem zabawne. No to teraz życzę wam, chłopaki, powodzenia. Z panią jeszcze do tego. Tymczasem... Patrzcie, kurde, jaki kurde seksista. Mizogin. Jeszcze z kobietą z wami została, to już w ogóle. Przegrał z kobietą. O Jezu, o panie kochany. Co tam się porobiło? Właściwie może jest tam sympatii dla kobiet, trochę, ale niewiara w kobiece zdolności tutaj jest wyraźnie widoczna. Nie? Lubię kobiety, w sensie, i lubię kurczaki, ale do dziewczyny do kuchni, a kurczaki do zupy. Stanę pośród was i zapowiem wam, że to nie moja opinia. Runda będzie trwała minut 5. O, już sobie poszedł papa, fajnie, nie? On tak wyglądał na lewaka. No nie? W sensie, lewacy mają takie swoje wyglądy, takie en-on są w ogóle. Jeszcze jak się wypowiadają, to daj chłopie spokój. Tacy en-on, Boże Święty, nie mucha leci, boję się po ciebie. Tak wyżej stranisz dupę. Tak, dokładnie to, nie? Ale tutaj, jak koleżanka zaczęła mówić, że o, kobieta by na Konfederację, nie, a wiesz, kim jest Ewa Zajączkowska? Nie, ja się na polityce za bardzo nie znam, ale... Okej. No ja może też źle oceniłem ten cały materiał, bo mi się wydawało, że oni są politycznie zadeklarowani, oni są tak ideologicznie, światopoglądowo, tak? No wiecie, no prawda jest taka, że to nie musi być konkurs taki polityczny, oparty na tam, czy na merytoryce. Nie? To chyba bardziej jest tak, zwłaszcza w tym wieku, że czujesz poglądowo się zbliżony do jakiejś idei, ale tam nie do końca tą ideę rozumiesz i tak na swój taki prosty, młody rozum, może prosty i młody to nieładnie połączyłem, Ale tak no, oni interpretują rzeczywistość i to, co im się wydaje słuszne przez pryzmat tego, że mają paręnaście lat. Więc no, to nie musi być takie super merytoryczne. No, potraktujmy to jako rozrywkę, już nie napastujcie tych ludzi, że co to za konserwatysta? Do dupy konserwatysta. Okej, proszę państwa, lecimy. No kobieta z najlepszymi nóżkami w Konfederacji. Dlaczego zagłosowałaś na Konfederację? No głównie dlatego, że teraz tak, cała moja tutaj rodzina jest na koalicji, można powiedzieć, ale chłopak mnie przekonał do tego, że Konfederacja jest lepsza ze względu na niższe... O Jezu, dziewczyna jak dobrze gra, że posłuszna wobec mężczyzny, że chłopak ją przekonał. Boże, też mokry sen Konfederaty. Że mówisz dziewczynie, ej, głosuj na tych. Ona mówi, tak, nie ma sprawy. Mądra kobieta, bo słucha chłopa, tak? Shit. O, ja cię kręcę. Podatki na to, jaki mają sposób spoglądania na gospodarkę. I też przekonałam się o tym, jak chciałam pół roku temu założyć swoją własną firmę. Teraz wolałabym, żeby tego podatku nie było, żeby ZUS był dobrowolny. Jak oni na to... A co byś powiedziała wszystkim kobietom, żeby je przekonać? Ale dziewczyna jest obcykana, nie? Wie co mówi, podejmuje decyzje na podstawie przemyślanych przesłanek przynajmniej. A co oni ją tak, kurde, teraz maglują? Żeby głosowała na Konfederację? No, mogłabym pokazać na przykład, że dawanie pieniędzy każdemu z polskich pieniędzy, których tak naprawdę Polska nie ma, jest trochę bezsensowne, więc jeżeli chcemy pchać tą gospodarkę dalej, no to musimy raczej odciąć trochę ten socjalizm i zmniejszyć podatki, popatrzeć na to, w jaki sposób można na przykład gospodarkę teraz tutaj to u rolników na przykład, tak? Idąc tutaj... No i nie, wydaje mi się, że ona jest absolutnie, pasuje mi na wyborce Konfederacji. Ale ma to przemyślane, to jest trochę więcej niż tylko uczucia, więc stawiam, że ona absolutnie nie jest lewaczką. Obstawiam, że ona nie jest. Zresztą to byłoby zbyt oczywiste, nie? Gdyby jedyna dziewczyna okazała się być lewaczką, no to wiecie. Więc stawiam, że ona jest najbardziej jest przywiązana do Konfederacji i przy okazji ma to najbardziej przemyślane. Czy idee pokrywają się z rzeczywistością, to jest zupełnie inna historia, ale ona przynajmniej wie, co myśli i dlaczego myśli. I jej chłopak musi być bardzo taki przekonujący, muszę powiedzieć. Przewidywałam, że wszyscy chłopcy raczej się zrzucą na dziewczynę. To ja wyjdę ze strefy funduszu, bo jestem biedny. Zaczniemy temat, czy mężczyzna może urodzić dziecko w ogóle? Ej, dobre pytanie. No to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Nie wiem też, żebym się nie zdziwił,
jakie w Konfederacji obowiązują zasady. Bo się w kwestii aborcji się to totalnie przestrzeliłem. Ty, wypiliśmy lewaka już, nie? Jak coś. Ale biologiczny? No nie, no ogólnie po prostu, czy jest możliwość, żeby facet normalnie, bo wiadomo, są dwie płcie, to nie można. Ile płci jest? Dwie. Kto z was tutaj jest osobą w ogóle wierzącą i na przykład praktykującą? A to praktykującą to nie, ale wierzącą, to ja. Tak. Wiesz co, wyciągnąłbym medalik nawet. Osobą wierzącą i praktykującą i zagłosowanie na lewicę, która chce właśnie ten kościół i nie dość, że opodatkować, to jeszcze religię wywalić, to dla mnie byłoby to trochę sprzeczne z tym, co myślę. Powinni opodatkować kościół. Ja myślę, że oni wywalą tę dziewczynę, ponieważ słabo przy niej wypadają. Bo oni takie tam pierdololo sprzedają, a dziewczyna ma, wiesz, raz, dwa, trzy, cztery punkty. W innej kategorii raz, dwa, trzy, cztery argumenty. Ona jest dużo lepsza, konfederatka, od nich wszystkich. W sensie, wszystko fajnie, no ale jakie oni mają mieć przywileje, że na przykład my zapieramy po 8 godzin dziennie w robocie i tak dalej, nie? I przychodzimy, jeszcze rzucamy im składkę. Czasem nam mówią, że 1000 złotych za mało daliście ostatnim razem, 500 złotych za mało. No, to zależy od kościoła, tak naprawdę. Zależy od kościoła. Kościół też tak nie działa, bo kościół przecież zbiera, no w sensie zbierają, każdy kościół zbiera jakby nie na siebie, tylko na ogólne. Oni wszystko to wysyłają do jednego... Ja pierniczę, to chłopu, to jest najgorsza kompromitacja, że te chłopy wypadają przy tej dziewczynie po prostu fatalnie, totalnie. Że ona ma to przemyślane, oni nic nie wiedzą, tak czują tylko, posługują się emocjami. Oj, chłopaki, chłopaki, no ale to wiecie co, to też jest takie, to jest absolutnie normalne, że to w tym wieku to chłopaki tak myślą, nie tą głową, co trzeba, więc ja to rozumiem. Biskupa ją rozdziela pomiędzy wszystkim i też większość niedzieli jest w ogóle za zbieranie na jakieś inne w ogóle rzeczy. Dla mnie kościół to jest takie walenie w... Jak ja mieszkam w wiosce 22 lat, to już tyle lat widziałem, ile tam setki, dwusetki, pięćsetki wpadają, nie? A oni tak, tutaj ksiądz nowa furka, a kościół dalej ten sam, nic żadnego. O Boże, nic się te poglądy na temat kościoła nie zmieniały. Jak ja byłem dzieciakiem, to samo się gadało wśród dzieciaków. Że ten kościół, że oni biorą pieniądze i że biskup non-stop pijany jeździ drogim samochodem. Więc, znaczy biskup to nie, proboszcz, bo biskup to chyba był uwożony w ogóle przez kierowcę. No więc to niewiele się zmienia, nie? Postrzeganie rzeczywistości. Ja myślałem, że Konfederacja to ma jakąś taką sympatię do kościoła. No to proszę, to jest 2-0 albo 0-2. Żadnych akcji, w ogóle żadnych, wiadomo, przejść tutaj jakieś... Remontów, człowieku, żadnych. A z tym remontem tam... Zero progresu, dalej jest to samo od 20 lat. To co to ma być? Oni biorą to do kieszeni i... Dobra, ale u nas w parafii proboszcz postawił sobie saunę. Poważnie? No to trzeba dbać o zdrowie w saunie, nie? Ale dla siebie czy dla zakonnic, co? Okej, no to pewnie, trzeba dobrze inwestować pieniądze. Parafian, zdecydowanie. To jestem za sauną. To przecież samo w Biblii było napisane, jak Jezus poszedł tam do świątyni i zobaczył wszystkich tych księży pseudo takich, co pobierali podatki. I ogólnie przecież jak zobaczył, że wszyscy ci pobierali od ludzi pieniądze, to co zrobił? Lekko mówiąc się wkrwił i wyjebał przecież te stoły wszystkie z tymi i powiedział, że to powinno być darmowe miejsce, a nie, że ten, mamy się zrzucać. Ale to co? Propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli wyjebania. Najwyższa pora, żeby ktoś z was stąd poszedł. Głosują na tą Zuzię, to są takie, kurde, tchórzliwe typy. Przecież absolutnie głosują, bo wypadają przy niej fatalnie. Ale to widać, że to wszystko, kurde, prawaki, bo to miłość wobec kobiet jest bardzo ograniczona, nie? Się boją się kobiety, tak to się, jak to się ujawnia. Ale już żeśmy ustalili, że oni tak nie do końca są prawaki, tylko oni są prawaki emocjonalne, a nie logiczne. Wiecie, czemu staję pomiędzy wami? Domyślacie się, co? Było to do przewidzenia, że znowu na mnie zagłosują? Myślę, że chcą mnie wywalić. Czy to dla niej nie jest wyraźny sygnał, że powinna się trzymać od tej organizacji z daleka? Że oni nigdy jej nie będą szanowali? Że albo jej nie będą szanowali, albo będą się jej bali? Ach, to ciężko jest tam być dziewczyną w tym środowisku. Ponieważ jestem męską alternatywką. Macie znowu po minutce. Moim wytłumaczeniem, dlaczego jestem konfederatą, a nie lewakiem, jest to, że właśnie jak tutaj ta piękna kobieta powiedziała, no podatki, jeszcze raz podatki. Nie wiem, co powiedzieć, więc mówię tak jak ona. No ona powiedziała, że podatki, to ja też uważam, że podatki, ale co z podatkami? No, podatki, no. Co ci mam jeszcze tłumaczyć? Nie wiesz, co są podatki? Dokształć się. Tak, widzę ten kierunek. Ona powinna go zapytać, o co z podatkami? O co ci chodzi? Co ci przeszkadza w podatkach? Dla mnie są bardzo skomplikowane. A co?
Okej, okay, rozumiem. Podatki, podatki, podatki. Co z podatkami? No są bardzo skomplikowane. Ale to chyba jest jeden z pomysłów Konfederacji, jeżeli się nie mylę, żeby uprościć te wszystkie rzeczy związane z podatkami. Co ma sens? Jak najbardziej jestem za. Co byś zrobił, gdyby Konfederacja wygrała wybory, ale nie dotrzymała żadnego słowa, albo przynajmniej większości, które obiecywała? No myślę, że bym się wściekł na pewno, bo wierzę w Konfederację. A, wścieka się? Czyli nie konserwatysta, bo reaguje emocjonalnie. No jeśli by nie dotrzymała tego słowa, co mówili w swoim programie wyborczym, no to bym pewnie gdzieś wyjechał, czy no do innego kraju. Ale co? Jak to wyjechałby do innego kraju? A walczyć o lepszą Polskę, ten patriotyzm, gdzie to jest? Wydaje mi się, że taką istotną częścią tego konserwatyzmu przynajmniej. Chociaż cholera, nie, to nie jest nigdy ucieczka, nie? Tylko walka o swoje wartości. To nawet ja bym walczył o swoje wartości, absolutnie konfederatą nie jestem. A może jestem, tylko nie wiedziałem. Szlak. Już nie chciałbyś żyć w Polsce, bo Konfederacja nie wygrała, więc rzucam Polska tu. No tak, no, mam takie same plany. Kończę edukację, wyjeżdżam za kraj, jeśli się nic nie zmieni. To ile masz lat? Ja 18. No podejrzany ty, podejrzany. Nie podoba mi się ubiór tego Tomka. Ja chciałem już... No, ubiór mu się nie podoba, czyli raczej konserwatysta. Nie? To takie małe sygnały. Powiedzieć, że bardzo widzę, że wszyscy jesteście konfederatami, bo chcecie wywalić jedyną tutaj dziewczynę, ale jeżeli... O, dobrze, dobrze, ona jest bystra ta dziewczyna. Ja ją lubię. Nie? Ona wie, w jakim środowisku się znalazła i wie, czego się może spodziewać. Fenomenalne. Jeżeli chcecie wygrać te wybory w końcu, tak? Jeżeli chcemy to wygrać, to musimy jednak mieć też dziewczęce głosy, a nie tylko... Nie głosowałem na ciebie, chcesz, więc... No, no dobra, ale tłumaczysz się, że jesteś kobietą, czy co? No teraz już nie wiem, ale tak widzę. Dobra, ej, a co wam się nie podoba w Konfederacji w takim razie? W drugą stronę. To jest w ogóle takie pytanie z dupy. To chcesz powiedzieć, że cię atakujemy? Jako kobietę? No nie, no już drugi raz ją, kurde, próbują wyeliminować. Nie, nie, w ogóle. Co mi się nie podoba? Mi się nie podoba poglądy Korwina, ale oczywiście... Ale poczekaj. Korwin kim jest w ogóle? Kim jest Korwin teraz Konfederacji? Teraz trochę został wyciszony, więc nie ale wiem, kim jest. Ale został trochę wyciszony? Wiesz, wyciszony to tam z tym. Bardziej chodzi ci o to, że kim jest. Serio nie wiedzieć, kim jest Korwin w Konfederacji? Bo generalnie lewica najczęściej robi tak, że o, za wami stoi Korwin i lekka p***lia. A Mensen sobie jedzie z nimi, że a wybijecie matkę i co z tego? Nie, ale słuchajcie, w sensie o to mi chodzi, że jakby przez to, że są skrajni poglądowcy w Konfederacji, ale są też skrajni poglądowcy w innych partiach. I przez lewicy to, że... nie ma. Dobra. Chłopaki, jestem zawiedziony, naprawdę. Mam takie wrażenie, że oni wiedzę na temat Konfederacji czerpią z TikToka. Ale może to też jestem. Ja mam taka, by się we mnie uruchomiła jakaś rycerskość i chcę tą dziewczynę bronić, ale wydaje mi się, że ona bezwzględnie, jeżeli chodzi o orientację w tym, co Konfederacja ma do zaoferowania, to ona wie co i jak. Oni wszyscy ją napastują, kurde. Właśnie dlatego, ze strachu ją napastują. Są sami odklejeńcy. To, że są jacyś odklejeńcy, nie zmienia tego, że cała partia ma generalnie fajny podgląd na gospodarkę i dlatego bym na nią głosowała. A wy na kogo będziecie głosować? Przekonajmy się. Panowie, słuchajcie, co może świadczyć o waszym zachowaniu? Czy to, że jesteście konfederatami, czy może to, że kochacie bardziej mężczyzn? Nie mam pojęcia, co przez was przemawia, ale... Zuzia. Widzieliście tego w dreadach? Jak oczy mu pusk na boki? Jakby ktoś wykrył jego największą tajemnicę. O waszym zachowaniu. Czy to, że jesteście konfederatami, czy może to, że kochacie bardziej mężczyzn? Nie mam pojęcia, co przez was przemawia, no ale... nie, może mi się... Nie, ma takie, nie? Lewo, prawo. Skąd wiecie? No wyrzucili dziewczynę, wyrzucili dziewczynę. No i tak, teraz chłopaki są w swoim własnym gronie, teraz się czują swojsko. No rozumiem to, rozumiem. Używa tych samych argumentów, które lewica najczęściej używa w stronie Konfederacji. O, stoi za wami Korwin-Mikke. W sensie mało znam się na polityce, ale... Że ona używała argumentów, oni ją strasznie o tego Korwina męczyli. O Jezusie drogi, ale to taki widać po nim, że myśliciel, no. Słuchajcie, została was jeszcze cudowna piątka, więc generalnie musicie i tak kogoś wywalić. Teraz nie, oni już i tak wygrali, nie? Nieważne, czy trafią na lewaka, czy nie trafią na lewaka, ważne, że się dziewczyny pozbyli. To już jest, w ich mniemaniu, to już jest sukces. Nie ma dziewczyny w pobliżu? Wygraliśmy, jest! Wróciła do kuchni. Żeby podjąć tą decyzję, daję wam kolejne 5 minut. Powodzenia. Generalnie ch***o, bo nam się wydawało, że jest normalnie z Konfederacji, nie wiem, czy mówię
się. Nie gadała jakoś bez sensu i nie wiem, no nie wiem czemu taka decyzja, nie? No właśnie, to jest jedyny chłop, który mniej więcej trochę ogarnia, nie? No przecież to jest też tak, że ona miała rację mówiąc o tym, że jeżeli chcą wygrywać w wyborach cokolwiek, to są potrzebne głosy kobiet. A jak się zobaczy, że kobiety mają z takimi ziomkami obcować, no to szkodliwe jest, no. Szkodliwi są dla swoich własnych poglądów, dla swoich własnych ideałów. Jakby... Dlaczego jest? Ale młodzi są to. Tak wyglądasz. Ha. Dobra. To jestem czarny, tak? Nie. Wspomniałem, mnie po prostu strasznie już irytuje to takie posądzanie, że tam Korwin coś tam za Konfederacją stoi. Korwin jest przeszłością, jakby przecież sam Korwin zrzekł się swojej... Czy ja co on z tego, po tym Korwinie tak? To ta dziewczyna tego Korwina przypomniała, czy to oni zaczęli pytać o tego Korwina? Bo chyba wydaje mi się, że któryś z nich zadał pytanie, co myślicie o Korwinie i nie wiem, czy on sam nie zadał. To nie on czasem wymyślił tego Korwina? Więc on wprowadził Korwina do rozmowy, a potem mu mówi, że... Potem używa takiego argumentu, że to lewacy wykorzystują Korwina w dyskusjach. To laska? Ta laska. To może źle słyszałem. To dobrze. Posady na rzecz Mentzena postawia na przyszłość, młodość. Jakby posunięcie to było bardzo dobre. Ja w ogóle jestem za Mentzenem, filozofia XZ to jest piękna sprawa. Bo ty tak mało gadasz ogólnie. W porównaniu do wszystkich. Gadacie tak. Możesz przytoczyć filozofię XZ, o co chodziło? Ojeju. Albo ile książka kosztuje? Aż tak nie, ja tylko tak oglądam nie. Ten. Mentzen grilluje, nie? Jestem fanem tego programu na pewno. Jak można nie znać filozofii XD? To jest kwintesencja. Tak mi się wydaje, że filozofia XD totalnie może do niego pasować. To ja nie znam też, jak wygląda filozofia XD wedle Mentzena, natomiast wiem, co oznacza XD w internecie i on się wpisuje w to w pełnej krasie. Esencja Konfederacji. No coś tylko... Nie przygotowałem się na to pytanie. Jakby to miała nie nas, stary. Taką stulejką ostrą. z kapturkiem, niedobrze. Oj, ci was? Co ty tu chłopie? Już zabrakło dziewczyny, już co? Już gadają o penisach. Nie trzeba było dużo czasu, nie trzeba było długo czekać. Chłopaki zaczynają ze sobą gadać od razu. Już stulejka, kapturek, no już o siurakach gadają, nie? Jakoś w ogóle niesamowita sprawa. Nie interesowała mnie książka Mentzena, to muszę przyznać. Filozofia XD oglądałem. Też pamiętam ten taki filmik, co z koszami Mentzen tutaj tak jakby występował, że to na ZUS, to na ten. Wy jesteście jakimiś fanami Mentzena chyba, nie? Znaczy ja tam kojarzę, ale że tak bardziej to nie. Większość wygląda na zagorzałych konfederatów, bo znają jakieś teorie, jakieś zdania, jakieś memy wszystkie. Kogo byście wyrzucili z konfederatów? Coś stawiam, że Bartek jest lewakiem i że on ich wszystkich porozstawia. Kurde, dobrali bystrego lewaka i chłopaków takich, tam oglądałem na TikToku. Albo grilluję Mentzen na YouTubie i teraz jestem wielkim konfederatą. Federacji. O kurde, ty, dobre pytanie. Trochę tych ludzi jest. No bo ogólnie konfederacja dla mnie jest problemem takim, że jest tam parę osób, które zrobi za duży dym. I sobie niszczy całkowicie opinię na temat tego. Chodzi o Brauna? Braun to tam on dobrze zrobił akurat z tą gaśnicą. Tak, to jest. A dlatego tak, o ja... No tak, nie zakumałeś? Dobra, lewak, nie wiem o co chodzi. Zapomniałem, nie skojarzyłem sobie z Sejmem. Przepraszam, chłopaki. A dobra, ja mam takie pytanie. Co sądzicie na temat tego, żeby wyrównać płace kobiet z mężczyznami? Żeby one... Absolutnie nie. Generalnie każdy zarabia na swoim stanowisku tyle, ile ma zarabiać i na tyle, ile ma jakie umiejętności, a nie... Że... No to dyskusja na temat zarobków w internecie, chyba już żeśmy uzyskali jakąś konkluzję w tej kwestii. Ja nie wiem, czy się prowadzi... Było parę takich, i to też w amerykańskich internetach, było bardzo, bardzo dużo dyskusji na temat tej dysproporcji i chyba jasno zostało udowodnione, że te dysproporcje bardzo często wynikają z tego, że ktoś pracuje więcej, a ktoś pracuje mniej. I do tego to się sprowadza. Nie? Tam jest parę takich argumentów, że jeżeli kobietom można płacić mniej, no to biznesmeni to jednak myślą o zarabianiu pieniędzy, więc by zatrudniali więcej kobiet. Jest takich parę argumentów, które mocno obalają te teorie tych dysproporcji i wydaje mi się, że to jest takim, że w ten sposób internet teraz to postrzega, ale nie wiem, to może gdzieś poza moją bańką, bo też zdarzają się takie filmy chyba, wylatują mi z głowy osoby, które nagrywały na ten temat. Były wypowiedzi, które nawet były sensowne, opisujące te dysproporcje na niekorzyść kobiet, ale ostatecznie chyba wniosek jest taki internetu, że no te dysproporcje nie wynikają z płci, tylko z tego, w jaki sposób się pracuje. Ale to nie wiem, nie badałem tematu super uważnie ostatnio. Jest kobietą i mężczyzną
wychodzą, więc... Może i tak wystarczająco mają przywileju. No, idzie se do klubu, postawiają wszystko. No, nie? Mają 0 zł na koncie, a wracają 200 jeszcze najebane i z taksówką opłaconą. Dajcie spokój, gdzie tu jest równouprawnienie? Chyba trzeba zacząć chodzić do innych klubów, chociaż nie widzi mi się. Nie, tak to nie mów, tak to nie, nie, kolego. I że ciepło się zrobiło, nie podoba mi się. A co sądzicie na temat tego całego eko, że Unia tam nam zarzuca i tak dalej? Strasznie jest to ten... Głupie i niepotrzebne. Generalnie narzucanie ze wszystkiego takiego. Tak, tak. Nie da się złożyć tych chłopaczków, no oni mają takie bardzo płytkie te przemyślenia, ale no też są młodzi, no to wiecie. Młodzi ludzie popełniają dużo błędów i nie wszystko jest, nie we wszystkim się kierują logiką, to jest absolutnie normalne, ale to dla mnie nie jest jakieś niesmaczne czy coś. Normalnie, no to są takie trochę ponadgimnazjalne rozmowy i one są dopuszczalne. Jedyne, co ich charakteryzuje bardzo wyraźnie, to to, że się pozbyli dziewczyny najszybciej, jak tylko mogli. I to powiedziałbym dosyć nietypowe, ale cholera wie, no. Gdzie ja bym nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której próbujemy za wszelką cenę wykluczyć dziewczynę z naszego grona. To raczej było święto, jak przyszła jakaś dziewczyna, która chciała z nami rozmawiać. No ale może się pozmieniała akurat. Zresztą, od kiedy cokolwiek lubi, jak coś się komuś narzuca. Nikt tego nie lubi. Każdego wkurwiają te nakrętki. A jeszcze idzie taki, co... Mam wrażenie, że ktoś z was będzie musiał się stać w takim razie taką nakrętką, którą trzeba będzie również wyrzucić ze względu na to, że przystępujemy do kolejnego i może ostatniego głosowania. Wyjazd. Ręce do góry i żegnamy się z Tomaszem. Słuchajcie panowie, chcieliście mnie wrzucić... Nie zrozumiałem żartu z tą kartą, no ale być może nie jestem w bańce. Wrzucić kartą Uno Reverse Card, aczkolwiek możecie też odwrócić tę grę w sposób taki, że możecie ją skończyć. W tym momencie, jeśli czujecie, że wśród was nie ma żadnego lewaka, możecie zakończyć i zwycięsko wyjść we czwórkę, podzielić. Że to są takie typowe seby, zero myślenia, zero logiki? Nie, ja myślę, że jakby mieli trochę więcej czasu, bo to takich chaosu trochę jest, nie wiadomo co tam w montażu jest wycięte, tam ja bym ich jakoś nie opisywał super negatywnie. Jak dla mnie to typowe chłopaki, które wchodzą tam przed 20 albo wchodzą trochę w dorosłość. Dużo hormonów, dużo chaosu, właściwie nieprzemyślane poglądy jeszcze, brak tej wiedzy, w którą stronę pójść w życiu. Absolutnie normalna sprawa. Każdy w tym wieku mniej więcej tak samo operuje. Jedynie dziewczyna była spójna i przemyślana, miała rzeczy. No ale to dziewczyny, nie? Dziewczyny z reguły są dużo bardziej ogarnięte w tym wieku. Ale nie te z Instagrama, nie? Tylko takie prawdziwe. To, żeby wszystko było jasne. Dzielić się kaską. Ewentualnie możecie kogoś wydupcyć. I to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Więc jeśli chcecie zakończyć już grę, bo uważacie, że jesteście Dream Teamem i jest totalnie zajebiście. Lubimy pieniądze? Lubimy pieniądze. To w takim razie, jeśli chcecie już zakończyć grę, podnieście ręce za 3, 2, 1. Dobrze. Konfederacja zgodna. W takim razie kończymy i przechodzimy do wyników. Aha, czyli oni uznali, że już wykluczyli lewaka ze swojego grona, zostali sami konfederaci, więc pieniądze są ich. Bali się, dalszej konfrontacji się bali. W takim razie za chwilę przekonamy się, czy Konfederacja wreszcie wygrała. Wyniki poznamy za 3, 2, 1. Proszę o wystąpienie. Ale porażka. Jak się da? Słaby był, nie? Słabo był przygotowany. No, za pierwszym razem go wywalili, no. Cześć, jestem Krystian, jestem oszustem. Boli mnie to, że odpadłem jako pierwszy. Chciałem zagrać moją main rolą detektywa i prześwietlić tutaj kilka osób, ale niestety to ja zostałem prześwietlony. Nie przygotował się w ogóle. Byłbym gotowy stawiać na dziewczynę, ponieważ ona była wyraźnie bardzo przygotowana i byłem gotowy stawiać na tego w białej koszulce, no bo on też taki był od razu napastliwy, żeby odwrócić uwagę. Więc, ale ten no, słabo wypadł. Nie poradził sobie. Wiedziałem, kurde, dziewczynę, że się od razu wytagował. Wiedziałem. Wszyscy na dziewczynę głosowali od samego początku. Mówiłem wam. Łatwa kaska. Subskrybujcie kanał i zgłaszajcie się do odcinków. Link znajduje się w opisie. Miłego dnia. Dzięki za oglądanie multi. Co to było? Dzięki za oglądanie multi? A bo multi też ogląda te rzeczy na YouTube. Dobra, załapałem. Ja bym na przykład był bardzo ciekaw w tej rozmowie, dlaczego ten chłopak jest lewakiem i co go jako lewaka definiuje.
Ja mam duże wątpliwości na temat tego, jak określać ludzi. W ogóle nie lubię określać ludzi. To wszystko było jasne, bo to bez sensu. Mówiłem, że poglądy są zróżnicowane. I czasami ktoś, kto przejawia w pewnym zakresie jakieś tam skrajne lewicowe, to w innym zakresie może przejawiać skrajne prawicowe. Więc to od człowieka zależy. Ale jestem ciekaw, w jaki sposób oni się definiują. To znaczy, rozumiem tych, którzy się zdefiniowali jako fani Konfederacji, natomiast jestem super ciekaw, co definiuje tego chłopaka jako lewaka. W sensie, dlaczego on się podaje za lewaka. Jakie są jego poglądy. Ale to może już byłoby średnio rozrywkowe. Bo ja nie wiem do końca, co myślą o sobie ludzie, którzy tak się jednoznacznie opowiadają po jednej ze stron. Bo mogłoby się okazać, że nawet ktoś, kto się jednoznacznie opowiada po jednej ze stron, nie do końca rozumie swoje poglądy i część z tych poglądów pasuje zupełnie do innej strony. Więc okej, rozrywkowo fajnie. Myślę, że była okazja, żeby się pośmiać trochę. I chyba będę oglądał częściej to Yo Mao. Całkiem to rozrywkowo jest pozytywne.